Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite w Forza Horizon 5. Dzisiaj robimy fajny challenge, bo za każdym razem, kiedy przegram, to będę robił 10 pompek. Ciekawe, czy ile zrobię dzisiaj? 50? No i pamiętajcie, że po każdej przegranej, przy każdym wczytywaniu nowego meczu, czytam komentarze spod ostatniego odcinka trybu Fortnite. A trochę już minęło od ostatniego odcinka, także nie wiem, czy te osoby, które tam napisały komentarz, będą oglądać ten. O cholera, już na samym starcie mamy drop. Proszę, proszę, zabieramy. O nie. Okej. A, przez chwilę miałem wrażenie, że kierownica mi nie działa. O, Tsuru całkiem mało pojeździłem, a miałem ochotę nim trochę więcej polatać. No ale Volvo V60 lepsze, jedziemy walczyć od razu. Tam widzę, że już ktoś jest. A, no i zapomniałem powiedzieć, kogo pozdrawiamy. Pozdrawiamy dzisiaj oczywiście Aleksandrów i Aleksandry, czyli chłopaków i dziewczyny. Wszystkie. Miałem taką bardzo fajną koleżankę Aleksandrę kiedyś, ale już nie mam z nią za bardzo kontaktu. Także pozdrowienia dla niej, jeśli ogląda, jakimś cudem. I gonimy tutaj jakiegoś gościa, który stwierdził, że jednak pojedzie sobie na autostradę i będzie uciekał. Ciekawe, czy jest świadom tego, że go w ogóle gonię. Ej, i mam wrażenie, że noc jest jakaś dłuższa. Czekałem, no już sporo czasu na to, żeby zrobił się dzień. Ale trzeba przyznać, że ta noc tutaj w Fordzie jest dosyć jasna, nie? O, jedzie sobie gościu po tamtego dropa, albo gościówka, nie wiadomo. Czekaj. Oddalę kamerkę sobie, żeby dobrze widzieć, bo tu się można rozwalić. No chodź. Nie dojedź. Aj, chyba dojedzie, nie? Raczej ma samochód z drugiego poziomu co najmniej, okej. Raczej nic lepszego niż ja, bo doganiam go całkiem sprawnie, tylko że on jedzie po asfalcie teraz, nie? To trzeba brać na to poprawkę. Ech. O, tu się dwóch... No kurde, serio? O nie, tu jest następny. Jestem źle ustawiony, ale jedźmy. Dobra, wzięło go. Czwarty poziom, okej. Jestem dobrze ustawiony na asfalcie. Grzejemy. Wypadałoby szybko zerknąć na mapkę. Okej. Będzie trzeba tak zjechać, jak mniej więcej GPS prowadzi. Ale zjedziemy inaczej, bo zjedziemy sobie tu. Mhm. Perfekt. Dobrze jest, let's go. Czy wbiję tą piątkę w końcu? Ty no, trzeci kontra czwarty. Nie pamiętam, ale to Subaru chyba nie było najlepsze, nie? To co on tam jedzie? Okej. I 600. Kurde, pierwszy pojedynek będzie wygrana? Wow. Ekstra. O ty, nie spodziewałem się tego. W ogóle zauważyłem, że jest dużo Polaków teraz na sesjach. Oczywiście BMW bierzemy. Jak tutaj, jak szukałem sobie sesji do eliminatora, to było dużo polskich nickname'ów. I tak pomyślałem sobie, że będę nagrywał odcinki przyszłe właśnie o tej porze jak teraz, czyli między godziną 15 a 18, wtedy jest chyba najwięcej Polaków. Tak w tygodniu, nie? Bo w weekendy to wiadomo, że różnie. Ale tak w tygodniu to chyba wtedy jest najwięcej. Okej, jest sporo dropów, przejrzyjmy co tutaj jest. Ostatnio, wiecie kiedy ostatnio był odcinek z eliminatora? Był 2 miesiące temu. Wow. Od tego czasu to ja już zgoliłem brodę, wyrosła mi nowa. I no kurczę, długo nie było, nie? Ale już jest. Dobra, zabieramy. A miałem już taką wciul długą brodę, stwierdziłem, że zgolę, bo bardzo byłem ciekawy, jak córka zareaguje. Ona już nie pamięta, jak wyglądałem bez brody. No i fajnie było, jak się koło mnie obudziła następnego dnia. I takie uoo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 
nagrody, nie? Ale chciałem zobaczyć, jak ona na to zareaguje. Ona takie...
I tak się patrzy, kto to kuźwa jest. Ale potem tata, no i gitarka, załatwione. Zaadoptowała się. O kurczę, patrzcie, kogo ja tu znalazłem. Ktoś po mieście sobie śmiga. Jak do niego dotrzeć? Czy jechać za nim? Dawaj, za nim jedziemy. 19 osób zostało. Kurde, to już koniec meczu jest praktycznie. Gościu gdzieś tu się kręci, coś robi, ukrył się. Jedziemy za nim, bardzo fajnym samochodem. Już piąty poziom. Nie powinno być źle. O kurde, mijaczem! Ja się nie dziwię, że on się ukrył w mieście. Dawaj go. Będzie spychowisko? Nie będzie. Kurde, kulturka. Trzeba jak najszybciej wyjechać z tego miasta. Jak zaczynacie pojedynki tutaj, to tak właśnie róbcie. Okej. Mamy to. I let's go. O, ciśnie tam ładnie. Ej, ciśnie tym miniaczem ładnie. Znaczy, ja tam wyskoczyłem, jak wyskoczyłem, to mocno zwolniłem, nie? Tak. Z prędkością do celu. Ale no, trzyma się tam blisko. Jedzie. Dobra, to trzeba się mieć na baczności. Biegi mi się skończyły. Jemu na pewno też, bo tamten miniacz ma niskiego V-Maxa. O kurde! Ej, taniec z gwiazdami jest dosłownie. Na kierce. Dobra, mamy to. Tutaj gulf jest, to nas nie interesuje. Tu widzę, że ktoś sobie stoi blisko ronda. I załatwiony. Exomotiva mi wrzuciło. Tu w ogóle sporo typa jest, widzę. A kurde, tu się będą... Ej, dużo ludzi tutaj kończy pojedynki, wiesz? Chodź, zrobimy tą taktykę na kleszcza, tam w lesie, tam można się fajnie rozpędzić. O! Spróbujmy, tutaj trzeba kawałek po... O! Jakimś super furkiem jedzie tutaj jeden typo, widzę. Tutaj kończą się pojedynki, zobaczcie, trzeba się schować gdzieś w lesie, objechać tam dookoła. Gazu, żeby mnie nie wyzwał ten tutaj. Bo będzie przerąbane. Okej, jedzie w moją stronę, teraz możemy go wyzwać. Let's go! Bardzo dobrze! Tego się chyba nie spodziewał, co? I szósteczka. Ej, Kajenka by mnie pokonała. Może nie na przyspieszenie, ale na V-Maxa. Ale się zdziwił typonie. Takie pojedynki są najlepsze, kurczę. Szybka akcja. Nie? Nikogo nic nie boli, no jego może trochę boli. Załatwiony. Co my tu mamy? Golf? A, bo tu już znowu ten golf. Trajkata bierzemy! Nie, to był trajkat chyba. Co to? Ja nawet nie wiem, co to było. Nie, to była Kajenka. Ale trajkata... O, ja tym jadę do końca chyba. Nie będę się tam już bawił w pojedynki, tylko ciśniemy to. Czekaj, pokaż ma. O, tu jeszcze się zmniejszy. Tam widzę, że po lewej stronie są jacyś gracze, się na pewno ścigają ze sobą, bo jest dwójka. Wszyscy kończą w tamtym miejscu, na końcu tej drogi, nie? Tak myślę, że dotarliśmy do końca meczu, ja jeszcze nikogo nie pozdrawiałem dzisiaj. No ale to jakby mi się mecz nowy doczytywał, albo jakbym przegrał, nie? No jeszcze mi się nie udało przegrać. Więc wszystko przede mną. O, czekaj, ktoś ciśnie ostro. Ktoś ciśnie ostro jakimś dobrym furkiem. Co robimy? Czekaj, to nie jest dobra furka. A nie, dobra furka, to jest 18 poziom, okej. MG! O, będzie ciekawie! Dawaj, trajk. O kurde, przez las. Niedobry pomysł, ale on tak robi, więc ja też muszę się niestety wbić tutaj, bo to jest najszybsza droga. Okej. Weszło! Pięknie, elegancko wchodzi, kurde. Ej, masakra, mi serducho bije. To było grube. Metro... Patrzcie, nie mam wyboru! No ej, ale lipa. Znaczy, mogłem zrezygnować, nie? Ale myślę, że metro jest jednak lepsze od trajkata.
A tutaj będziemy potrzebowali dużego speeda. Tylko nie pamiętam, VMAX chyba był tutaj niski, nie? Jednak pod koniec będziemy potrzebowali tego VMAXa. 13 sekund zostało, 4 graczy tylko. 4 najlepszych koksów. I będziemy jechać w drugą stronę pewnie. Już chyba nie zdążę nikogo wyzwać, a tym bardziej pokonać. Musiałbym być blisko kogoś i... Tam, widzę tam dwóch już na mapce. Pewnie jadą w moją stronę. I zaraz będzie ostateczny pojedynek, nie? Jakby przyjechali w moją stronę i bym ich wyzwał na pojedynek, to... Nie, nie zdążę. Bo to już będzie final showdown tutaj, nie? Dobra, no to czekamy. Łyk herbaty w moim ulubionym kubku i ulubioną herbatę. Nie wyszła mi dzisiaj. Chyba jeszcze się nie zaparzyła, dopiero ją zalałem. Muszę ten mój baniak wielki z herbatą wstrząsnąć. Może teraz coś z tego będzie. Okej. Okay. Czemu nikt się tu nie ustawił, tak się zastanawiam. Dziwne. Dobra, czekamy. Jadą małpy, to ja też jadę. Czekaj, nie za szybko, bo tu można... O kurde, tu jakiś koks ujedzie. O nie, niski VMAX, ja już nie mam biegu. Ale lipa, zobacz. 200 km na godzinę, no to ładnie. Ciekawe, jako jaki VMAX ma trajkat, co? Tak, tu trzeba zjechać. Ja nie mam wyboru, muszę jechać na przełaj jakoś, dlatego że... Muszę jechać w jak naj... wiesz... Po jak naj... jak to powiedzieć? W prostej linii jak najbardziej, no. Bo nadrabiam przyspieszeniem. I nawet jak się gdzieś rozwalę, to i tak szybko przyspieszę do 200, więc... Muszę jechać tak. No, wkopałem się, kurde. Piąty bieg, zobaczcie, 200 na godzinę, wow. To jak poziom pierwszy, nie? O, tamten poleciał tym wariatem. Widzę tu tylko 3 graczy. Kiedyś miałem taki pojedynek, że chyba cheater się pojawił. Nigdzie go nie widziałem na mapie, a on nagle patrzę na Macie, już jest. To sami mi pisaliście, nie? W komentarzach, że o, Lucek, trafiłeś na cheatera. Ale tym razem nie. Było 2 z przodu, ja jestem 3, wszystko się zgadza. No, dobra, przegrałem. Wyszukujemy kolejnego meczu i bierzemy się za komentarze. Mega lubię tę serię, ale jedyny problem jest taki, że ci spadają klatki. Strasznie słabo się to ogląda. Wiesz co, mi na pewno nie spadają klatki, bo to sprawdzałem. I jest płynnie. Może gdzieś tam przy nagrywaniu coś się przycina. Ale wątpię, bo to realizuje jakby drugi komputer, wiesz, nagrywanie i sobie raczej radzi z tym, wydaje mi się. Nie powinno raczej klatkować. Zawsze sprawdzam to w grze, czy mam dobre ustawienia graficzne i tak dalej. Chociaż ostatnio lubią mi się resetować. Zrobisz tryb Fortnite z samymi dropami bez wyścigów. Ale to nudne jest, bo wiesz, cały fenomen tej serii polega na tym, żeby się właśnie z kimś ścigać, nie? To są najlepsze emocje. A zbieranie dropów jest takie, no, nieciekawe, bo to się jedzie z jednego miejsca do drugiego i to jest takie mało dynamiczne, że tak powiem. Więc wolę robić te pojedynki i na przykład 0 dropów, nie? Czy słyszałem o grze OHV? Nie, nie słyszałem. Elo, masz fajne filmy. Dzięki, Bartek. Pozdrów samych Lucjanów. O, za późno, miałem nie przydać pozdrowień. Ciągle nie rozumiem, o co chodzi w tym trybie Fortnite. Powinienem nagrać jakiś poradnik, nie? Ale zaraz wyjdzie pewnie nowa Forza albo zostanie zapowiedziana, Forza Horizon. I będzie trzeba tam robić poradnik, a nie tutaj. To już każdy zna prawie. Dobra, mamy kolejny mecz. I startujemy. Moment, przecież ja mówiłem, że dzisiaj robimy challenge robienia pomp. No, przegrałem, tak? Więc na każdą przegraną robimy 10 pompek. Idę robić pompki. Tu mam takie pompkowe przyrządy. Elegancka. Od razu krew w żyłach lepiej płynie. Przed pompkami włączyłem sobie wyszukiwanie meczu i wybrało mi automatycznie Tsuru. A wybrałem to, no w sumie, lepszy samochód, nie?
strasznie długo szukałem dropów i ktoś mnie chyba w dodatku ściga. Więc zabierajmy to szybko. Okej. Tak, to siedzie prosto na mnie. Wziąłem Hyundai'a. Dawaj, Korańs. O. To powiem ci kiepsko. Kiepściutko, ziomek. O, shit. Siódmy poziom. Bardzo długo stałem na tym wulkanie i to się nie liczy. Gościu może sobie na mapkę popatrzeć, wiesz, tam jeszcze sobie zagrać w kręgle w jakimś pobliskim centrum handlowym. Ja pierdolę. Trzeci kontra siódmy. No nie, no tu ciężko będzie coś ugrać, ale jadę do końca. Muszę zrobić pompki, poczekać i dopiero wtedy sobie, wiesz, wyszukać mecz. Bo ja robiłem pompki, a tu już, wiesz, byłem na wulkanie, mogłem po jakieś dropy pojechać albo coś, nie? No ale jadę, kurde, nigdy nie wiadomo, co się stanie. Gdzie on tam pojechał? Trochę tak dookoła, ale dobrze. O, czekaj, bo może jeszcze co z tego będzie. Kurczę, mógł się dłużej w tych namiotach rozwalić, bym miał szansę. Ach. Ach. Spodnioczku pierdzielony. Dobra, idę robić dychę. Raz. 10. Mam challenge. Podczas każdego pojedynku musisz klasnąć 10 razy lub zrobić obrót o 360 stopni. Skręcając w lewo i w prawo. Dobra, mogę klasnąć 10 razy podczas każdego pojedynku. Myślę, że się to uda. Ale obrót 360... What the... Jak? No, nie... Jeszcze na kierce? Ciężko by było. Na padzie? Może na padzie bym spróbował. Dobra, czekaj. Szukamy przeciwników czy dropów. Gdzie jestem? A. Czekaj, rozejrzę się. Czy coś tu nie ma... ciekawego, ale nie ma. No to jedziemy dalej. Uuu, na bogato, idziemy walczyć od razu. O, kto siedzie, czekaj. Uuu, ale się wynurzył, gnój ty. Ho, będzie ciężko. Ale jadę do końca, okej, tu są te skały, je trzeba ominąć koniecznie. A, dobra, tu jednak to nie te skały, co myślałem. Okej, okay, no to będzie ciężko. Okej, okay, 10 razy klasnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gotowe, zaliczone. Kolejne wyzwanie. Wy tyle samo łapek musicie w górę mi dać pod tym odcinkiem. Znaczy więcej jak 10, ale każdy po 10. O, może tak. Nie no kurde, co za gościu, ile dzisiaj tych pompek zrobię? Chyba faktycznie 50, tak jak mówiłem. Na samym początku odcinka. Ja tak ostrzeliłem, nie? Bo zawsze przegrywam. No, może nie zawsze, ale często. Okej. Okay. Nie no, jadę do końca, kurde. Nie wiadomo nigdy. Ja idę robić pompki. Czy mam może Plymouth Fury na sprzedaż? Chyba go odblokowałem. On tam był w którejś playliście, nie? Powinienem go mieć. Ważny komunikat. Ten, kto wystawi BMW Bobra w jeden dzień przed Sylwestrem o godzinie 13 na aukcji na najniższą cenę, to wystawię mu moją furkę za 10 milionów. Okej. Okay. 10 milionów przez uotwarte. Niezbyt wiarygodny deal. What the hell, co tu się stało? Ej, dojechałem właśnie do dropa, chciałem go zabrać i nagle pojawili mi się tu w okolicy inni... Aha, ten gościu mi zgarnął Velostera. Tego Hyundai'a, tylko ja go nie widziałem na mapie, on mi się w tym momencie doczytał. Ach, szkoda, że wam tego nie nagrałem. Dobra, bierzemy... Orzesz ty, kurde, cwaniaczek. Cwaniaczek zasrany, ale mnie zrobił. Taka mapę. Okej, okay, drogą. Ale to jest dobry gracz. Ja pierniczę, ale mi się trafił, no. Kurde, ale się zgrzałem. Oho, już na samym starcie kogoś mam. Znaczy widzę. A czy mam, to zaraz zobaczymy. Gdzie on tam ucieka? No właśnie, to może będzie Tsuru kontra Garbi? Oby. Bo jestem ciekawy takiego pojedynku. Nigdy jeszcze w sumie się nie ścigałem Tsuru kontra Garbi chyba. A przynajmniej nie przypominam sobie, to może być bardzo ciekawe.
Będzie po dropa, patrz. Dogonię go czy nie? Powinienem go... Kurde, może nie. Ciśnie ten Tsuru. Dobra, omijamy kaktusy. Nie no, nie, chyba nie zdążę. Co on tutaj weźmie? Volvo. Aaaa, wziął to! Skubaniec zasrany, no. No teraz to ja muszę uciekać. Może mnie dogonić dziad jeden śmierdzący. O, zmieniają się zasady gry. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Jest! Okej, gdzie jesteś? Gdzie on jest? Teraz ja znowu gonię. Zapraszam do zabawy. Nie no, Volvo powinno być szybsze od tego Maserati, tak mi się wydaje. Teraz ja znowu gonię. Gdzie on tam ucieka? Nie no, trochę jednak Maserati daje radę tutaj. Zbliżmy się jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Ach, sam wyzwał skubaniec, dobry jest. Dobra, co tutaj zrobimy? Asfalt chyba, nie? Tak, tak, asfalt, asfalt. Zaraz zobaczymy mapkę, jak to wygląda, ale raczej tutaj kawałek asfalcikiem. O cholera, jednak nie do końca. O, o, o! Maserati! Ale by było. No tutaj asfalcik niezbyt dobrze wszedł, ale tu wejdzie za to. Asfalcik, asfalcik i czwóreczka. No to Volvo ładnie, tak no, trochę tym Maserati podganiałem tam wcześniej. Ale Volviacz to Volviacz. Nie jest duża różnica. Nie, czołowa, nie czołowa. Kurde, jak dobrze. Dobra, i teraz zjeżdżamy. Ja się jeszcze... O, shit, ja się jeszcze nie poddaję. Ja się jeszcze nie poddaję. I... No nie wiem, chyba wygrał. Zresztą tak ładnie trafił, nie? W to. Raz. 10. Miałem czytać jeszcze komentarze, ale już nie zdążam. Jak robię te pompki, to już jest następny mecz gotowy. Już nie ma kiedy. Gonię tutaj takim starym eskorcikiem i coś niebieskiego, chyba Focusa. Także Ford kontra Ford, tylko że z innych epok. Ale chyba go nie zdążę złapać, chociaż... Jest! Mam cię! Okej! Okay. Drugi kontra trzeci. Niezbyt taki opłacalny chyba pojedynek, ale jedźmy. I cyk, weszło, żeby nie było, że wszystko przegrywam dzisiaj. Okej. Okay. Jeszcze kończę pojedynek. Już mogę wybrać samochód. Volvo weźmiemy sobie. I tutaj ktoś wziął sobie samochód. Nie wiem jaki. Ale chciałbym go wyzwać. O właśnie. Nie to, kurde! Pomyliły mi się przyciski od trąbienia. Cholera, dawaj, chodź. Co ja zrobiłem? Boże. Dobra, jedziemy. Miałem źle kierownicę obróconą, wiesz, i tak jakoś mi się skojarzyło, że po tej stronie mam jednak trąbik. Okej. Okay. Na razie nie patrzymy w mapkę, bo gościu jest za blisko, nie mamy na to czasu, a samochody są podobne, chociaż myślę, że Volvo jednak szybsze. Ale Audica też nie jest dużo wolniejsza, nie? Więc trzeba uważać na pewno. Tu kawałek asfaltu sobie zahaczymy. I na asfalcie... O, nie ma czasu na mapkę spojrzeć, popatrz. A tu nie ma co kombinować, trzeba jechać na wprost. Uuu, ale blisko kamień minąłem, nie widziałem go. Jakbym go szarpnął, to in roz. Dobra, jesteśmy za blisko siebie, tu nie ma co kombinować. Musimy pojechać, tylko może nie zahaczę tych szczytów. A o, okej, jednak zahaczyłem. Mogłem tu bardziej w lewą stronę, tak... O, shit, niedobrze.
No tu Audi może mnie pokonać. Jednak Quattro. Nie no, tutaj też mamy napęd na 4 buty, ale wiesz. Audica jakoś tam chyba lepiej tłumi te wszystkie lądowania. Okej, udało się. Dobrze, weszło. Weszło. Fajny pojedynek, głupio się zaczął w sumie. O, tym samochodem jeszcze nic nie... O kurczę, tu była RS6. Od kogo ona ucieka? Chyba od słabszego gracza. O cholera, Ferrari! Uciekam. Nie! Ale lipa, ale lipa. Siódmy poziom. Czwarty kontra siódmy. Ale czekaj, bo on wjechał tutaj na te offroady, okej. Okay. Dawaj, będzie walka? Będzie walka, czy nie będzie? Nie no, Ferrari jest zajebiście szybkie, ale jedziemy offroadami, a na offroadach Ferrari jest jednak wolne. Myślę, że i tak szybsze niż moje Mitsubishi, ale jadę do końca, no. O, nie, dobrze, no zobacz. Ja tak patrzę, nie, o, Audi RS6, w sumie dobrze mi nie wyzwało, ale od kogo ono uciekało? A tutaj taki gnój się pojawił śmierdzący, popatrz no. No nie był chłop jakoś bardzo daleko ode mnie, ale to nie ma znaczenia, nie? No wygrał, ech. No nie poszło mi. Fajnie się zaczął dzisiejszy odcinek, a tak skończył się niezbyt fajnie. Coś mi się tam udało powygrywać, ale i tak kilka fajnych pojedyneczków weszło. No i zrobiliśmy, nie wiem, z 40 pompek. Zmachany jestem, powiem wam. Ale w sumie spoko taki challenge, nie? Żeby sobie robić jakieś ćwiczenia. Zawsze to ten... background gamingowy jakoś się niweluje przez to, że się dużo siedzi, ale też zawsze się coś tam poćwiczy. Kiedyś zrobię chyba taki challenge, że za każdą przegraną robię 10 km na rowerze. Wyobrażacie sobie, ile taki odcinek by trwał? Po 10 km wracam do domu i kontynuuję odcinek. No to mogłoby być interesujące. Zobaczymy. A na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.